Witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Kultury Miejskiej na spotkaniu dotyczącym gdańskiego Totartu. Przyczynkiem do spotkania jest książka Tymona Tymańskiego Sklawus, o której będziemy głównie rozmawiać, ale nie tylko. A spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny Kamil Wicik, który z kolei przedstawi naszych gości. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, głos. Dziękuję bardzo za to przywitanie. Witam Państwa pięknie w Instytucie Kultury Miejskiej. Jakże wspaniale, że Państwo tak tłumnie dzisiaj się tu pojawili. Ja także pozwolę sobie pozdrowić wszystkich internautów, ponieważ nasze spotkanie jest w streamingu. Jeżeli Państwo mogą, to może oklaskami pozdrówmy tych, którzy oglądają nas. Oglądają nas w różnych częściach, mam nadzieję, że nie tylko na Pomorzu, ale i świata. Proszę Państwa, tak jak już było to powiedziane, spotykamy się, żeby popromować książkę Sklawus, czyli dzieło wspaniałego Tymona Tymańskiego. Wielkie brawa, proszę. Tymona Tymańskiego, muzyka, pisarza, wielką osobowość trójmiejskiej sceny alternatywnej, jazzmena, no człowieka, o którym bym mógł tutaj minutami mówić, ale myślę, że Państwo doskonale wiedzą, kim Tymon jest i cieszę się bardzo, że o tej książce dzisiaj sobie porozmawiamy. Jest z nami także filmowiec, pisarz, wykładowca akademicki Marcin Borchardt. Wielkie brawa. I tu muszę dodać, że także znawca tematyki Totartu, znawca filmu, więc myślę, że nasza dyskusja będzie bardzo ciekawa i gorąca. Będziemy dla Państwa rozmawiać, natomiast w pewnym momencie będzie tak, że Państwo będą mogli zadać pytanie czy pytania. Mam nadzieję, że zechcą Państwo z takiej okazji skorzystać, a później książki będą do kupienia, będą autografy, będą zdjęcia. Dodam, że książkę Sklawus, pokazuję ją Państwu raz jeszcze, wydało wydawnictwo Części Proste. Jeżeli pozwolisz, Marcinie, zacznę od Tymona, bo my z Tymonem się kolegujemy i od czasu do czasu mam przyjemność, Tymonie, Ciebie odwiedzać w domu. Ja pamiętam doskonale, jak ta książka powstawała i pamiętam Twoje wielkie podekscytowanie, jak ją pisałeś. Mówiłeś, że tam się pojawi dużo ciekawych faktów, oczywiście subiektywnych, dotyczących Totartu, ale też miałem takie poczucie i mam takie poczucie, że o Totarcie bardzo dużo zostało powiedziane, choćby w artykułach, w książkach, w różnych wystąpieniach różnych ludzi, między innymi, myślę, że zgodzimy się tutaj wszyscy, kustosza pamięci Totartu Pawła Konia-Konnaka. Zatem jaka idea Ci przyświecała podczas pracy nad tą książką? Przede wszystkim miałem poczucie, że ta historia nie została do końca uczciwie opisana, bo Totart brany był troszeczkę niepoważnie. To znaczy, oczywiście na to Totart zasłużył, ponieważ Totart też w książce udowadnia, miał takie dwa tory podstawowe. Tor konstruktywny i dekonstruktywny, i to należy po prostu do cech awangardy. Te obydwie cechy, że stawiamy nowe pomysły, nowe tezy, nowe zasady funkcjonowania, przepraszam, że tak powiem, nowego ładu, tak, postartystycznego, a przy okazji też może temu towarzyszyć sowizdżalstwo, tak, czyli wygłup, farsa, satyra, i w Totarcie te cechy obydwie były obecne, natomiast po prostu jakoś tak się stało, że Totart przez różne takie właśnie te akcje ikonoklastyczne głównie przetrwało w pamięci zbiorowej jako wygłup, tak, taki studencki. Ja chciałem tutaj troszeczkę rzecz poprawić. To jest takie coś, co akurat Bob Marley nazywał do-over. Zrobił parę hitów w latach 60., ale nie zostały te hity właściwie rozpoznane, więc po prostu robił je na nowo po to, żeby już z Wellesami te hity promować. Ja tych parę rzeczy zrobiłem oczywiście wspólnie z przyjaciółmi, chociażby zespół Miłość, zespół Miłość. Należało do Miłości wrócić w postaci filmu dokumentalnego, co się udało, co troszeczkę przypomniało różnym, powiedzmy, no, fanom i też melomanom przypomniało samo zjawisko Miłości. Z kolei po prostu Totart był w tej najgorszej sytuacji, że był w takim czasie publikowany czy pokazywany, kiedy właściwie no, byliśmy totalnie znani, zaczynaliśmy od zera, to był taki nasz punkowy odruch i Totart właściwie został najbardziej po prostu jakoś tak skrzywdzony tą niepamięcią. Ja tu od razu się po prostu chciałem wytłumaczyć, że ja tu nie byłem głównym, nie byłem prowodyrem Totartu, nie byłem spiritus movens, tym był czynnikiem, był
wszystkim Zbyszek Sajnuk oraz Konna, czyli ci dwaj ludzie, których opisuję jako atom i jego jądro jakoś tak. A my byśmy z swawolnymi elektronami dookoła. Spotkaliśmy się na UG i od tego czasu właściwie w ciągu paru miesięcy, w których to teraz zaistniał tak brutalnie, tak od tego pierwszego ujawnienia miasto Masarnia w kwietniu 86 aż do słynnej tak zwanej rzeźni rzeszowskiej, właściwie zaistniały te wszystkie cechy dotartu happenerskie, sceniczne i on był na tyle intensywny ten czas, że właśnie zmienił moją koncepcję wykonawstwa scenicznego na lata i można powiedzieć, że bez tego Ototartu i bez książki o Ototarcie, która jest właściwie ostatnim dziełem zamykającym Ototart, mam nadzieję, że jeszcze coś powstanie, nie byłoby wielu innych rzeczy. Nie byłoby sceny jasowej, nie byłoby miłości, pewnie nie byłoby płyt Polowirus zespołu Kury, a pewnie i polskiego gówna filmu. Stąd uznałem, że będzie fair, żeby tę rzecz uczciwie opisać, bo inne rzeczy powiedziałeś sam o tym, tak, ale Konio pisał obszernie w trzech swoich tomach opasłych o Totalcie, ale o ich troje, o Lalamido i fajnie. Natomiast po prostu ktoś uważny wysłupa te najważniejsze informacje w książce anarchiści, wariaci, artyści, tak? Natomiast takiej rzeczy, po prostu tylko Totalcie, jakieś takie, gdzie opisujemy jakby dzień po dniu, co się działo, jakie były idee, sajnogi, jakie były manifesty, co tam się działo, powiedzmy, towarzysko. De facto nie było, uznałem, że po prostu jako trzecia osoba piśmienna w Totalcie, bo Zbyszek pisze, ale troszeczkę już w innym nurcie, z kolei Koniu, jak wiemy pewnie, albo nie wiemy, dokonuje teraz po prostu życiowego happeningu i pije na plaży przy wejściu numer 41 w Brzeźnie. Zresztą, jak to mówię złośliwie, kto bogatemu zabroni, ma 20 mieszkań, może pić sobie, pije tanie piwa Harnaś i Warka. A ja jako trzecia osoba piśmienna popełniłem, jak się brzydko mówi albo nie mówi, właściwie popełniłem książkę, z tego jestem bardzo dumny. Jeszcze powiem tylko szybko o kulisach, że to był moment tuż po lockdownie pierwszym, kiedy okazało się, że nie gramy koncertów. Koncerty w Polsce i w ogóle muzykowanie w Polsce jest rzeczą haniebną, coraz bardziej haniebną, po prostu, bo to jest taki zawód wymierający trochę, jak po prostu jakiś taki domokrążca. I kiedy siedziałem sobie lekko, ale nawet nie lekko, zagniewany na rzeczywistość, na muzykę, na świat, na Polskę, pomyślałem sobie, że trzeba było opisać coś, a miałem za nazwę pomysł na książkę o Totalcie, żeby wcześniej przeczytałem bardzo ciekawy esej Sajnoga tytułem Czym była sztuka totalna i ten esej sprawił, że we mnie krew zawrzała, przemieniałem sobie wszystkie rzeczy, stwierdziłem, że trzeba to opisać uczciwie, bardzo, bardzo tak powiedzmy no, rzetelnie, no i jakoś zaczął się lać, lało się pół roku i tego mamy właśnie teraz efekt. O tym Tymon pisze w książce, że ten Totart, i o tym powiedziałeś przed momentem, że ten Totart bardzo cię ukształtował i gdyby nie Totart, to wielu wydarzeń artystycznych w twoim życiu by nie było. Zastanawiam się, Marcinie, jak to rzutowało na tych, którzy to obserwowali. Czy to też promieniowało w taki sposób, że możesz powiedzieć dzisiaj, że gdyby nie to, że się z tym zetknąłeś, to byłbyś być może innym człowiekiem, innym artystą? Znaczy ja byłem obserwatorem tego, co Tymon, Konio, Sajnuk i inni koledzy robili, bo studiowaliśmy po prostu w tym samym miejscu na Wydziale Humanistycznym UG. Ja co prawda nie załapałem się na miasto Masarnia, bo jeszcze mi wtedy nie było wśród braci studenckiej, ale później już tak. I moja strategia życia w tamtym czasie to była po prostu życie obok, to znaczy takiego cynicznego nieangażowania się w nic. I dlatego to, co Totart robił, bardzo mi odpowiadało, ponieważ było nihilistyczne, było zabawne i było także rozwijające intelektualnie, a jedynie taka podróż wewnętrzna według mnie i moich przyjaciół miała wtedy jakikolwiek sens, czyli czytanie książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów i branie udziału w koncertach albo w jakichś wydarzeniach o charakterze artystycznym. Cała reszta była po prostu nieznośna, więc oczywiście jak przeglądałem przed naszym spotkaniem, bo nie zdążyłem przeczytać całej książki, ale przeleciałem ją tak, od razu jak gdyby wyświetliły mi się slajdy z przeszłości, jak chociażby tam jak wymieniasz, nie wiem, ulubionych pisarzy i wymieniasz, nie wiem, Joyce'a, Russella, Borisa Wiana i innych. Żarego, tak. Dokładnie, no to jest taki kanon literacki chociażby, że do tego się odniosę, który jest mi absolutnie bliski. Te książki wciąż są istotne i gdzieś tam stoją mnie na półce. Podobnie zresztą było z muzyką.
muzyką. Ja interesowałem się w tamtym czasie bardzo mocno muzyką i to w zasadzie była taka domena, która była mi najbliższa i chciałem, nie wiem, być dziennikarzem muzycznym, co było też jakimś totalnym abstraktem w komunie. Nie było łatwe wcale w postkomunie. W postkomunie również nie było, ale tam potem może o tym powiemy dwa słowa, potem jednak wszyscy wylądowaliśmy gdzieś tam, czyli ja w radiu i w telewizji, a wy na scenie. Natomiast także Totart, skracając, oczywiście miał wpływ na moje postrzeganie rzeczywistości. Do tego jeszcze gdzieś tam były inne rzeczy, no nie wiem, no Brulion się ukazywał, no, gdzie, zdobywanie tych drobiazgów, nawet jakichś duperelnych ulotek miało istotne znaczenie. No i też pani Janio, na ty... Nie, ja się nie załapałem. Się. Niestety nie. Ja się na transgresję załapałem i tutaj byłem troszeczkę sekowany przez Totartowców, bo disowany, bo oni uważali, że po prostu, że Janio trzeba tępić, a ja bardzo lubiłem te rozmowy Chwila Rośka i Janionowej i też Chwilę Zięby na temat nieudaczników, sztucznych nieudaczników, bo ja outsiderów, akurat to po prostu jedna teoria, którą lubiłem, ale po prostu Zbyszek nie lubił za bardzo po prostu tej całej socjety, która się po prostu no, gdzieś tam wlokła za panią Marią, która ją rozbierała, ubierała, podawała jej parasolkę, cała w rączkę i to odchodziło. A ja ciebie, Macinie, pamiętam, prawie na pewno pamiętam ciebie w Galerii L w Elblągu, prawda? Ty byłem. Byłeś tam, parę osób było, także pamiętam włosy Marcina jeszcze wtedy po prostu ciemne, prawda, takie tak, bo szopę miał troszeczkę jak Smith z Cure'ów trochę. Trochę tak. I też, może nie byłeś na UG, też na tym tego tam... Byłem na UG. Byłeś na też, no dwa razy byłeś, no widzisz, proszę bardzo, wszystko pamiętam, no. A nie miałeś ochoty do nas na przykład dołączyć? Nie chciałeś, byś nieśmiały? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym teraz, ale chyba byłem zbyt nieśmiały, żeby być artystą w tamtym czasie. To dopiero do mnie później przyszło. Rozumiem. Tymonie, mówiłeś mi także podczas naszych spotkań, że właśnie książka mogła być dużo grubsza, dużo, dużo bardziej obszerna. Z wielu rzeczy musiałeś zrezygnować? Jak to wyglądało i z jakiego powodu ewentualnie? Przede wszystkim książka, taką opowiem zabawną anegdotę albo nie, ale od paru lat jakaś tam mi się książka w głowie lała i książkę nazwałem wpierw Jak zostać mistrzem Zen Wolny Weekend. I to miał być właściwie taki zbiór esejów na temat tego, jak przeżyć, będąc muzykiem, artystą, który nadużywa alkoholu, ale też stara się po prostu medytować, ćwiczyć tai chi, jogę. I to już taki rodzaj mojego takiego no, soliloquium na temat właśnie zdrowego, prawda, niezdrowego trybu życia. Pisałem to i po paru miesiącach się okazało, że książka po prostu niestety jest, okazała się po prostu tak zwanym pierdzeniem duchowym, więc ją całkowicie zdejtowałem i zacząłem pisać na nowo i potem zabrałem się za moją ulubioną eseistykę wonegatowską, bodajże za One Pizza, Foma and Lanfaloons. Przypomniałem sobie po prostu, jak się pisze śmieszne rzeczy, bo to, co pisałem, było zbyt po prostu dęte. I znowu zacząłem pisać. I znowu ten sam problem. Czytam, znowu dzieciństwo, znowu buddyzm, duchowość i mówię, kurde, po prostu no nie jest dobrze. I wtedy po prostu zastanawiam się na tym, po prostu, czy dobrze piszę. I jakoś wskutek tego właśnie, tego uderzenia pandemii, lockdownu, w stanie takiego po prostu trochę rozświeczenia sytuacją, zacząłem pisać wstęp do Totartu i się okazało, że ta książka mi się pisała, lała pisała. I to było po prostu no, dość zabawne. Zacząłem po prostu dosyć tak no, bombastycznie. Nazwałem ją Mój Totart, ale to był głupi strzał, no, bo to brzmi jak po prostu ten Halik, tam się zwierza, prawda? Mój Totart. Potem napisałem nasz Totart, też głupio, zbobit. Potem napisałem Czyńcie swój Totart, co było już fajniejsze, bo brzmiało troszeczkę bardziej jak Tukaczuk albo nie wiem, albo Rozdzielona z Kruchy i Wrony. Ale potem uznałem, że to jest też nieuczciwe po prostu, bo jednak się mówi o tym, że koszula zbliża ciało. Kiedyś taki nawet czytałem też taki fajny, trochę tak dygresjonuję, ale fajny taki taką anegdotę o Martinie Scorsese, który zrobił jakiegoś takiego pornola soft takiego na samym początku życia. Jakiś przed producentem powiedział, tak Martin, no tak, wiesz co, może rób te po prostu takie filmy, na które się znasz. O tym Martin Scorsese powiedział, znałem się tylko na mojej Italii, więc zacząłem robić film o mafiozach i o tej właśnie części Nowego Jorku, które znałem dobrze. I jeżeli o Totart, ja troszeczkę mam taki problem, że ja nie znałem początku Totartu. Jeśli dołączyłem do nich, tak po prostu jak Marcin by się dołączył w akcji WG, okej, okay, po prostu biorę godło i z wami jestem, bo jesteście trochę głupi, trochę śmieszni, trochę straszni, ale inteligentni i dojdziemy troszeczkę dalej razem. Natomiast ja nie byłem na tych pierwszych ważnych, formatywnych, że jak się wyrażę, happeningach, że miałem wyrwę taką półroczną i czułem się jako taki ktoś, kto się spóźnił na ten pociąg. Pojawiłem się na Srebrzysku dopiero we wrześniu albo w październiku roku 86. Stąd właśnie uznałem, że będzie lepiej i bezpieczniej, jak napiszę po prostu sobie. Napiszę o śledztwie, napiszę o... Czyli jakby ta pierwsza część to taki rozbieg typu buszujący w zbożu,
prawda, Tymon, który wiadomo, no, głównie pisze o swojej ipsacji, czy po prostu o samotnym zabawianiu się po prostu przyrodzeniem, pośród właśnie z gliszcz i zwłok, prawda, poetów przeklętych, Bursy, Wojaczka, Remboda i tak dalej, i tak dalej. Więc to opisałem uczciwie na tyle i mogłem i potem było to zdarzenie właśnie, zderzenie z Totartem na UG, które było szokujące dla mnie, nawet jeżeli po prostu blefowali, bo to dobre. No, było to dobre, bo pamiętam, że tę sytuację, że przychodzę na, mi się wydaje, że to było 28 września, 8-6, ale koniec twierdzi, że to było dwa tygodnie później, tutaj się już nigdy nie zgodziłem na ten temat, ale coś około tego okresu, ja wtedy właśnie zaczynałem studiować tak w tym Marcinie na UG i na Srebrzysku spotkałem grupę ludzi, dostałem taki sęk, że będzie taka właśnie taka akcja. Wiedziałem o czym jest Totart już od kwietnia, 23 kwietnia i kiedy wpadłem troszeczkę taki właśnie też taki, trochę taki po prostu, no, że się wyrażę, wyniosły, analizujący, w skórze, w papie, w spodniach, zacząłem grupę ludzi, która robiła dziwne rzeczy bardzo w takiej małej, w małym pokoju, a do ściany przytuleni siedzieli świrzy, frykowie, wariaci prawdziwi o takich twarzach zamulonych lekami, no i po prostu część z nich wydawało się, po prostu bawiła się dobrze, część po prostu chyba niedobrze, a koledzy robili różne rzeczy, o co pisałem w książce i miałem takie po prostu poczucie, że to, co robię, jest trochę głupkowate, trochę po prostu może żenujące, może trochę już było, może trochę po prostu wtórne, może trochę po prostu jakieś takie, no nie wiem, takie też, że się wyrażę, takie ekstrawertyczne, więc człowiek nie zawsze ma ochotę po prostu do tego wejść jakby, nie zawsze ma ochotę się obnażyć, natomiast to tak czułem, że po prostu, jeżeli to zrobię, to nie rozpoznam jako swojego. No i tak 5 minut się gibałem w tem, patrzyłem, co to zrobić, jak jestem osobą aktywną, więc zacząłem godło było takie, no po prostu, no... Bez korony. Smutne, no tak tłumaczę, że bez korony, gdyby z koroną też bym wziął, prawda, to godło. Ale no, to godło mnie męczy, wiadomo, no godło było, bez korony był ten orzeł taki sponiewierany, nieszczęsny, taki wydymany przez komunę, więc go wziąłem, rzuciłem na podłogę i zacząłem kopulować. I to właśnie jest historia, która potem wiele razy była trawestowana, tak się zaczęła moja akcja z Totartem i potem była taka akcja właśnie, kiedy już zrobiliśmy to wszystko, ja czułem cały czas po prostu, żeby tych manifestów scenariusza, które były ciekawe, cała akcja była troszeczkę głupowata. No nie znałem historii oczywiście, no, całej happeningu tam polskiego czy światowego, natomiast coś tam się orientowałem troszeczkę, wiedziałem, że taki facet Barpechowski, wiedziałem, że był Fluxus, wiedziałem, że był Living Theatre, wiedziałem o Dadaista, ale no generalnie nie byłem aż takim specjalistą od tego. I pamiętam, że jest takie zdjęcie właśnie Jacka Piotrowskiego, kiedy w korytarzu się ubieramy i Konio wkłada swoje kabaretki właśnie po prostu i Sajnuk z wąsem mówi zapewne do mnie, bo takie zdjęcie jest właśnie, że jowialnie mnie klepi i mówi: Tymonie, jesteś w porządku? Dąż do nas. A to Konio mówi: możesz z nami występować, mimo że jesteś głupim wesołym nowofalowcem i grasz głupie koldy. Taki żart a propos mojej fascynacji Joy Division. Chodzi po prostu o emoszczurowość i tam, prawda, ewentualne samobójstwo, wiadomo, no tak się żartuje po prostu z tych tak zwanych fanów Joy Division. Na co ja powiedziałem, no postanowiłem się obronić, powiedziałem: słuchajcie, to co robicie, już widziałem gdzieś kiedyś, to jest wsteczne, a na to Sanek powiedział: cóż, jesteśmy ariergardą kultury narodowej, pilnujemy, że nikt nie weźmie jej w dupę. Jako, że nie wiedziałem, to jest ariergarda, przyznaję szczerze, no akurat studiowałem Doroszewskiego, utknąłem na A właśnie, ale nie doszedłem do ariergardy, prawda? Skończyłem na jakiejś abiogenezie, no i po prostu, no okej, okay, ariergarda. No domyślałem się po prostu, że to coś wspólnego z awangardą, ale że po prostu, że poczułem, że kolega mnie obraża, no i powiedziałem, że, powiedziałem na to: Zbyszku, czytałem twoje 4 wiersze o hrabim Sturbie w literaturach, to było takie sobie, taki pozwojaczek. Tu poczułem, że po prostu jego lico drgnęło i po prostu chyba się tak obraził i powiedział: nowe rzeczy są stare, coraz lepsze od 200 do przodu. No i uznałem, że chyba jednak po prostu nie jest aż taki, no, spiżowy, bo go dotknąłem jakoś. No i w tym momencie po prostu klepnęli plecy i powiedzieli: jedź z nami, trzeba się douczyć i tak dalej. No i poczułem, że po prostu, że ma argumenty i zrobiłem to i to była przygoda życia. A propos waszego lidera, to też nasuwa mi się takie pytanie, co było największą siłą Totartu waszym zdaniem, czy właśnie wyrazisty lider? Czy kreatywność poszczególnych członków, oryginalność, bezkompromisowość, co byście wskazali? A może wszystko razem, Marcinie? Nie, no z całą pewnością różnorodność, ale charyzma miała znaczenie, ponieważ Zbyszek Sajnuk to była taka postać, która emanowała charyzmą przez samą swoją obecność w jakimś pomieszczeniu czy przestrzeni. Natomiast Paweł z kolei Konak, no był...
Tak, no Paweł był osobą, która znała wszystkich i wszyscy ją znali, no bo on po prostu był takim elektronem, który łączył rozmaite osoby i było go po prostu wszędzie pełno. No, każdy, kto studiował w tamtym czasie na Wydziale Humanistycznym UG, no po prostu nie mógł go nie znać, no bo po pierwsze był charakterystyczny, chodził w prochowcu, było go wszędzie pełno, bez przerwy miał jakieś ulotki, które rozdawał, które awizowały kolejne wystąpienia, nie wiem, rozdawał swoje wiersze, coś tam opowiadał, dowcipkował, plotkował, no tak to wyglądało, no to był to pewien tygiel. Oczywiście jednych to interesowało, innych to nie interesowało, jeszcze innych to oburzało, większość była obojętna, ale generalnie no, był to pewien ferment, który w tamtym czasie miał znaczenie, bo na dobrą sprawę oprócz, nie wiem, opozycyjności czy kolaborowania z systemem nie było żadnej innej opcji. To akurat tego nie widziałem niestety, ale wcześniej koledzy, co też opisuję, zrobili taką akcję, że postanowili zbojkotować takie przedstawienie grupy poetyckiej w Zatoce, tak? Kolega Darek Wasilewski ze swoimi właśnie wierszami, jeszcze poetka Litka, tam było tych paru takich poetów, że jak się wyrażę, prawilnych, znaczy nieprawilnych, nie w sensie po prostu, że systemowych, raczej antysystemowych, aczkolwiek po prostu, no tak, że się wyrażę, mocno antytetycznie antysystemowych, czyli po prostu tak samo śmieszne jak po prostu jak system. Nie? Mieliśmy takie poczucie, że może trochę zagmatwałem, ale chodzi o to, że po prostu, że wtedy była taka triada dominująca typu, była komuna, partia, wiadomo, była Solidarność, która była jasną antytezą i był Kościół, który też był antytezą do komuny, natomiast po prostu te wszystkie istności były dla nas lekko wstydliwe. Oczywiście myśmy gardzili komuną i walczyli z tą komuną, stąd Totat właśnie był antytotalitarny, stąd nazwa Totat. Po prostu totalna sztuka miała się przeciwstawić oczywiście totalitaryzmowi. Natomiast po prostu no, Solidarność to była dla nas rzecz taka dosyć zbyt mainstreamowa, zbyt wąsata, zbyt oczywista. Myśmy bardziej, jeżeli już to utożsamiali z anarchistami, była taka grupa bardzo ciekawa, RSA, myśmy o nich usłyszeli jakoś w trakcie właśnie już tych punkowych różnych spotkań na Wysepce, w której też Konia bywał. Były tam różne koncerty fajne, tam właśnie po prostu dowiedziałem się o działalności Skiby, Jacoba, Jasia Janego Waluszki i tak dalej. A z tego właśnie potem wynik VIP, czyli Wolność i Pokój. I powiedzmy, że Total był taką próbą anarchizmu metafizycznego. Myśmy nie chcieli bić się na ulicach, bo czuliśmy, że to nie ma sensu, że po prostu zginiemy zwyczajnie. No, stracimy, nie wiem, oczy, nogi i tak dalej. Chcieliśmy po prostu pisać, tworzyć. Stąd żeśmy się bardziej po prostu postanowili wyrażać w sztuce. A jako, że po prostu Zbyszek Sajny był bardzo, tak powiedziałeś, był to facet, który po prostu wyglądał jak David Duchowny. Przystojny, 1,83 m powiedzmy, piękne czarne oczy, orli nos, węgiersko-żydowska uroda, długie włosy dotąd, płaszcz z demobilu gumowany, tak, do tego chlebak z siekierką, nie wiedzieć czemu, w razie Niemca, jak to mówił. No i do tego Konio, które było wszędzie pełno, myśmy troszeczkę z Konia drwili, bo po prostu Konio był cierpiący, on był wtedy punkowcem. I próbował jakoś tam... Sknerą, o czym piszesz. Cały czas, ale to dalej jest. Natomiast po prostu usiłował jakoś tam animować scenę punkową, która się okazała dosyć taka no, prostacka. Nie mówię o wszystkich oczywiście artystach. Wiadomo, że był Dezerter, były kapele bardzo fajne, tam Siekiera i tak dalej. Ale sama scena była troszeczkę taka, no, myśmy tak się trochę wtedy po prostu dzielili. No, ci, co chodzili do liceum, słuchali Nowej Fali. I śpiewali o wsobnych, smutnych sprawach typu egzystencja i tak dalej. Z kolei po prostu punkowcy chodzili do technikum, no i krzyczyli, jem je bomba i tak dalej. I tak to wyglądało. Więc jak widziałem Konia, myślę sobie, okej, gościu z technikum się zaplątał gdzieś tam między nas UG-owców, tak? No, okazało się, że oczywiście się myliłem, bo Konio był na tyle zaraźliwy, na tyle był entuzjastyczny, że to właśnie on Zbyszka Sajnoga z tej depresji wyciągnął z ulicy Leningradzkiej, tak? Gdzie Zbyszek właśnie miał jakieś tam swoje przemyślenia, pisał powieść, pisał też manifesty. Natomiast po prostu zepsuli właśnie tym poetom z grupy w Zatoce imprezę i wtedy się dogadali, że robią Totalt. Pierwsza akcja miała polegać na tym, że to będzie po prostu coś w rodzaju poetyckiego spotkania z Sajnogiem, no ale takiego totalnego. No i tam się pojawił Kudłaty i paru jeszcze innych ludzi, którzy dziewczyny właśnie z Totaltu, Iwona Bender, Mariola Białęcka. I tak się właśnie Totalt zaczął toczyć, jak kula śnieżna, która powoli zebrała coraz to nowe byty ku właściwie no, temu rozpadowi w Rzeszowie.
Wiadomo, że przed 1989 rokiem mieliśmy do czynienia z trzema obiegami kultury. Pierwszy oficjalny, drugi Solidarność i Satelity i trzeci ten anarchizująco-punkowy. A czy zgodzilibyście się z taką tezą, że mimo iż Totart funkcjonował właściwie w tym trzecim obiegu, ale że jednak wy, Tymon, chcieliście być osobną wyspą? No tak, przede wszystkim myśmy nie ufali nikomu i to też, jak powiedział Maciej na początku, że to trzymanie się takie właśnie osobne, takie noni me tangere, takie charakteryzowało ludzi, którzy po prostu byli wtedy mocno opozycyjni do wszystkich po prostu mainstreamowych, nie tylko mainstreamowych, do wszelkich jakichś takich ruchów gremialnych, publicznych. Wszyscy właśnie na tych nowofalowych koncertach tak stali po prostu w ten sposób, tak? Po prostu każdy po prostu jakoś tam... Każdy usiłował zademonstrować po prostu, że jest osobnym bytem i bardzo dbaliśmy o to, żeby wszyscy wiedzieli, że mam osobny styl, słucham innej muzyki. To wszystko było widać tak po wyglądzie, więc jakby po prostu, jeżeli ktoś miał długie włosy albo postawione na cukier, albo powiedzmy ubierał się w koszule hipisowskie, to zanikło to wszystko w latach 90., nie? Ale to był taki cały rodzaj dekoracji, amplua takiego, który wyrażał jakby twoją osobowość, która była podana po prostu na tacy, nie? Ale jeżeli chodzi jeszcze o Total, to właśnie rzeczą, która była trochę smutna, było to, że nasza legenda, ludzi, którzy głównie właśnie epatowali obsceną, tak? A też przy okazji no i jakoś tam koprofilio, tak powiedzmy, że to mi zostało to jakoś niestety. To wszystko spowodowało, że po prostu, że zapamiętano nas głównie jako sraluchów. I tutaj Maciej Rusiński, który po prostu jest Gdyni, który jest radcą dzisiaj prawnym, powiedział, słuchaj, ta książka, ale znowu po prostu o tym sraniu, no także czy musisz przestać? Ja mówię, no wiesz, no ale byliśmy sraluchami, powiedzmy to sobie szczerze. Oczywiście to skończyło się na jednym takim po prostu, no jakimś takim występie, ale żeby też pokazać Państwu, na czym polega dramat w ogóle, dramat na czym polega moc defekacji i przewagi defekacji nad sztukę taką właśnie, po prostu, taką, że się wyrażę, niedefekującą, czy jakąś taką, nie wiem, jakąś taką, no, po prostu defekacja jest silną tezą bardzo, tak. To opowiem wam tę historię, że tuż przed wyjazdem na rzeźnię właśnie rzeszowską, gdzie doszło do rzeszowej defekacji, konią właśnie tam zrobił kupę na tacę i potem została wprowadzona kupa sztuczna, którą wymazał sajną koniowi twarz. Widziałem to na własne oczy, są dalej kłótnie na temat tego, czy kupa była sztuczna, czy prawdziwa, były dwie. Ale są różne wersje. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu, że to była taka sytuacja ekstremalna, wynikająca z rozpaczy, z niemocy. Myśmy jechali do tego Rzeszowa 14 godzin pociągiem jakimś takim bydlęcym, ponieważ Kudłaty wisiał nad nami na takim miejscu na czemadany, na torby i po prostu jechaliśmy, i zastanawialiśmy się, co zrobić takiego po prostu, żeby te manifesty, żeby cały happening po prostu jakoś tam poszedł z większą mocą. No i tak gdzieś tam ta defekacja została wymyślona. Przy okazji tuż wcześniej doszło do rozmowy, której dowiedziałem się później, między Zbyszkiem Sajnogiem, Koniem Konakiem, a Iwoną Bender. I ta dwójka ostatnia postanowiła popełnić samobójstwo zbiorowe na scenie. I tutaj po prostu, no jak o tym słyszymy, to się wydaje się to niemożliwe, ale po prostu Zbyszek Sajnog odwodził tę dwójkę przez 3 godziny od tego, że po prostu nie zabijali się na scenie, po czym Iwona postanowiła opuścić Szalich do Tartu, powiedziała, że jesteśmy zdrajcami i mieliśmy się zabić. I ona potem zresztą jakoś tam, no jej losy były bardzo, bardzo takie, no, że się wyrażę, trudne, bo tam zdaje się, że trafiła do psychiatryka, też przy okazji wymyślił jakiś system filozoficzny. Konio był w podobnym stanie i Konio postanowił zaraz potem zaatakować garnizon ZOMO na Biskupiej Górce koktajlami Mołotowa. Na to po prostu Konio, na to stanie powiedział, stary, słuchaj, jeżeli jest coś takie rzeczy, wykażesz tym wszystkim po prostu komunistom, że jesteśmy świrami, że nie mamy żadnej mocy rażenia intelektualnego, także po prostu jedźmy tam, powiedzmy ten manifest, jeżeli chcesz, to je zesraj. I tyle. Czy to tak, Marcinie? Wiesz co, w praktyce wyglądało to też tak, że wiesz, uniwersytet był pewnym miejscem spotkań i na zajęcia się nie chodziło, tylko się spotykało i zastanawialiśmy się, co będziemy dalej robić. A potem dni spędzało się na włóczeniu się po prostu z miejsca na miejsce i w zależności, gdzie się coś działo. Jeżeli się nic nie działo, to się spotykało, nie wiem, w Sopocie, bo tam kolega miał najlepszą miejscówkę i słuchaliśmy płyt albo
paliliśmy jointy albo kombinowaliśmy w różnych innych kierunkach. Więc tak wyglądała ta rzeczywistość. To tak było, tak opisuję też po prostu, że nagle spotykamy się gdzieś tam właśnie po zajęciach albo uciekając z zajęć, idziemy do świętej pamięci Tomka Rozwadowskiego, Tak, znakomitego dziennikarza, który niedawno odszedł, państwo pewnie go doskonale znali. Tomek przez lata był związany z Dziennikiem Bałtyckim. Który po prostu, jak się okazuje, jest fanem muzyki, był fanem muzyki i puszcza mi Bowiego. Tę trylogię słynną, Low, Heroes i Lodger, tak? I okazało się po prostu, że no pamiętam, że do dzisiaj, że to mam poczucie, że zawdzięczam Puclowi, czyli Rozwadowskiemu, właśnie brzmienia piosenki Warszawa, bo pamiętam, że po prostu, że od tej pory zawsze kojarzyłem to po prostu z tym miejscem, gdzie tego słuchałem. Jeździliśmy do Tomka Breyera, też nie żyjącego już poety. Tak, dziennikarza przed laty, tak, gdyńskiego, tak. Do Gdyni, który po prostu miał z kolei filmy na przykład o tym, jak zmylić szpicla, nie pamiętam, jak skonfundować Ubeka, Jacka Kuronia, tak. Potem obejrzeliśmy sobie film Geopopa, tak, znaczy koncert Geopopa. Także tak to wyglądało, że nas było stać, to szło się na piwo. W ten sposób właśnie tutaj też dokazując Anty Kozłowski stracił oko. To też opisuje, bo była taka akcja właśnie, że Antek tutaj właśnie fetował drugą rocznicę stanowionego i z jakim właśnie kolegą, kolegą Makaronem i drugim kolegą, nie pamiętam nazwiska, coś tam zaczęli wołać do zomowców, którzy ich dogonili, po prostu niestety zbili Antka na kwaśne jabłko, także po roku się lizał z tego właśnie w szpitalu. Więc to były te historie, które opisuję w tej książce, niektóre są poważniejsze, które nie są poważne. Natomiast po prostu, no, kiedy pisałem te same rzeczy poważne, to już po paru miesiącach poczułem, że muszę troszeczkę dobarwić to historiami, które są śmieszne, bo Rafał Księżyc, z którym pisałem razem, Adrian powiedział, słuchaj, no to brzmi bardzo tragicznie, same tylko po prostu historie depresji i samobójstw, więc może to już tam opatrz historiami z boju i tak właśnie zrobiłem, że było weselej. Ja myślę też, że siłą samego Totartu nie tylko byliście wy, ci tacy stali członkowie, ale także te satelity, które się pojawiały. Tymon, piszesz o osobach, o młodych ludziach, którzy sympatyzowali z Totartem. Wasi przyjaciele, choćby Mariusz Nowaczyński, też nieżyjący nasz kumpel, który uczestniczył, prawda, również w życiu Totartu, prawda? Jakie znaczenie ci ludzie z kolei mieli? Ci ludzie wszyscy mieli bardzo duży wpływ na Totart, ponieważ właściwie Totart nie był taki do końca uformowany i skończony, powiedziałem o kuli śnieżnej, która się toczyła, lawinie, więc właściwie Totart to było 10-12 osób plus akolici i satelici. I ci ludzie zmieniali się właściwie z imprezy na imprezę. Ktoś tam wnosił coś zawsze, na przykład Mario Nowaczyński był poetą, który z Totartem nie chciał występować na scenie, ponieważ tam jakaś była tajemnica, której nie zgłębiłem do końca. Wiem, że miał ojca marynarza, który był surowy. Chyba ojciec po prostu trochę gadził poezją Mario. Mario któryś razu właśnie wyszedł w noc po imprezie na Garncarskiej w Rynkowie i nie wrócił. Potem powiedział, że spalił wiersze, bo było mu zimno. To też opisałem. To są takie tajemnice, po prostu, których nie dowiemy się, po prostu, wiesz, nie dowiemy się po prostu ich sedna. Natomiast ja też piszę o tym dotarcie z taką wielką, no, z wielką estymą i czułością, miłością tych ludzi. Dlatego właśnie jakoś udało mi się na początku namówić na obserwowanie z tym pierwowzorem książki, z tym manuskryptem właśnie Zbyszka Sajnoga, który potem gdzieś tam odpadł. Konio właśnie to już mi do końca. 15 osób, które w dotarcie brały udział, czytały to po prostu, niektóre coś dopisały, niektóre nie chciały, niektóre się śmiały, niektóre po prostu były obrażone. Natomiast ja czułem, że ta książka po prostu też trochę robi się większa dzięki ich obecności, dzięki ich wsparciu i też właśnie atencji, bo to była rzecz zbiorowa, no i dlatego po prostu nie chciałem po prostu też jakiegoś tego zagarniać, tej historii, bo ona nie była moja, ona właściwie była nasza wspólna i trudno było te granice Totartu jakoś tam wyraźnie zarysować, stąd właśnie ten Totart się kończy w roku 89 u mnie, on się skończył właściwie w roku 93, przy okazji odejścia Zbyszka Sajnoga do Sekty Niebo. Ale też nie chciałem, primo, nie chciałem po prostu Zbyszka jakoś tutaj, nie wiem, jakoś po prostu ranić, tarzać, tak, w tej smutnej historii, bo on już mocno dostał po prostu po garach, jak to się mówi, prawda, za tę Sektę Niebo. Ja obiecałem mu, że będę pisał głównie o rzeczach fajnych, bo w grupach jest często tak, że jest jakiś rodzaj po prostu nadużycia, jest guru, jest jakiś Grotowski, jakiś tam, nie wiem, Gudzijew, który każe ludziom robić straszne rzeczy, molestuje, prawda, mobuje. U nas tak nie było. U nas naprawdę Zbyszek Sajnoga był wspaniałym guru, był wspaniałym kaowcem, siedzieliśmy u niego na Leningradzkiej całymi dniami, jedliśmy z jego lodówki, wydaliśmy po prostu chleb z serem i
to, co było, prawda? To oczywiście rodzice na to ułożyli, natomiast po prostu to było takie miejsce, gdzie wszyscy wariaci się chętnie spotykali, spali czasami po prostu u niego, brali książki, wymyślali jakieś tam nowe happeningi. No i Zbyszek był naprawdę takim cudownym obserwatorem, słuchaczem, takim naszym Tolkiem Bananem, starszym wujkiem, bratem i taoistą, takim sam domorosłym, chałupniczym. I to, że on nagle zaczął odjeżdżać w stronę właśnie sekty niebo, to nas było wstydliwe i bolesne, dlatego po prostu ja to uczyłem przy okazji tego doświadczenia wolności, czyli transformacji systemowej. Na tym uciąłem, bo właściwie tutaj to trochę przestało mieć sens. Jeszcze a propos tych transgresji, o których pytałeś, o których Tymon opowiadał, to też był taki czas trochę, gdzie tego typu działania były jak najbardziej pożądane. Ja pamiętam, że my wszyscy się zastanawialiśmy, gdzie są granice. Gdzie są granice na przykład w muzyce, gdzie się kończy muzyka, gdzie się kończy sztuka, gdzie się kończy wszystko. To akurat mniej więcej wiadomo. Natomiast to, że chłopaki szli bardzo daleko w niektórych akcjach, także na papierze, nie? Te słynne wiersze Zbyszka tutaj robiły piorunujące wrażenie. A kiedy się spotkałeś z poezją scenogowską po raz pierwszy? Wiesz co, pewnie na studiach, nie wiem. Ona była po raz pierwszy chyba albo w czasie jakichś wystąpień, albo, ale też miałem wszystkie publikacje. A jakie na tobie wrażenie zrobiły te wiersze scenogowskie? Wiesz co, ja uważam, że one są świetne. Ja tak samo. Ja uważałem, że one są świetne, absolutnie. To samo. I to, że pamiętam, jak Brulion, czyli to już w nowej rzeczywistości opublikował wiersze Sajnuga, no to było wydarzenie. Tak, tak, tak. To było absolutnie wydarzenie i wszyscy o tym mówili. No i to było, no to był taki cios, który literacki, ale także, nie wiem, egzystencjalny, bez względu, typowa transgresja, no pewne uderzenie artystyczne, które zmienia wszystko. Tak, 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 tak. I to właśnie tutaj, tego mi się nie udało powiedzieć przy okazji paru wywiadów ostatnich, że jeżeli można uznać, że jakieś dzieło w ramach Totartu, jakiś rodzaj sztuki było dojrzałe, to było Zbyszka dzieło. I tutaj Zbyszek się z tego wycofał. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Zbyszek napisał takie trzy tomiki poetyckie, znaczy bardziej ogłosił, tak, one zostały potem spalone. Część zachował Konio przed opaleniem, bo miał poczucie, że będzie to jeszcze po prostu jakoś tam ważne. Natomiast pierwsza rzecz to było 12 sonetów równowagi, takie jeszcze tradycyjne rzeczy. Potem było Raj ze psychozę, które żeśmy często wykonali w ramach Totartów jako taki rodzaj happeningu, gdzie było rusztowanie, dziewczęta zawodziły, śpiewały te wiersze, zawodziły, a myśmy po prostu jeździli rowerkami po prostu dookoła i, prawda, robiliśmy różne rzeczy. Graliśmy też muzykę. Opisane wszystko jest. I potem Zbyszek wydał, nie wydał, czyli sami zdacie, tak? Opublikował tak zwany Parnas zimowy, to był taki żart właściwie, ten Parnas zimowy, to było 300 stron jakichś różnych bardzo dywagacji, refleksja na temat taoizmu, właśnie na temat sztuki i tak dalej, olimpijskiej, cokolwiek to znaczy. No i potem Zbyszek właśnie za nie mógł. I teraz Raj ze psychozy, to była ta rzecz średnia taka pomiędzy, która po prostu dla mnie to po prostu, ja to czytałem właśnie w drodze do Truso. I to był szok. W sensie po prostu pamiętam, że po raz pierwszy zobaczyłem Zbyszka wiersze. One były bardzo ekstremalne, brutalne, wulgarne, ale to nie to było ich esencją. One po prostu były, to były totalne wiersze. I jaki Adam Dziadek, znany polski literaturoznawca, specjalista właśnie od sonetu, uznał Zbyszka dzieło wczesne za przełom w ogóle, za transgresję, przełom, za jakiś taki właśnie istotny opus w historii sonetu europejskiego. Zbyszek się nie zgodził na publikację tych wierszy po latach. Ja też rozumiem czemu, bo one są bardzo obrazoburcze, bardzo negatywne, można powiedzieć. One są takie katastroficzne. Tak? Natomiast po prostu pisałem z panem Adamem Dziadkiem, który po prostu mówił, że jeżeli skończył pisać na ten temat już tam publikację i powiedział, że jeżeli po prostu się jakoś odwizi Zbyszkowi, to chętnie przywróci go po prostu do grona tych właśnie twórców, dekonstruktorów sonetu europejskiego, do jakich po prostu Zbyszek należy. Więc jakby to nie jest tak, że w Totarcie się nic nie napisało, że myśmy po prostu, bo Konio pisał naprawdę poważnie dopiero do roku 95. Tak? Ja napisałem poezję, ale właściwie się szybko udałem w te rejony bardziej bliskie mi, czyli po prostu zacząłem robić muzykę. Tak? Zacząłem po prostu robić free jazz, zacząłem grać w miłości, w ramach właśnie też Totartu działałem.
Ale też wszystko się zmieniło po 89 roku, no, bo myśmy się akurat załapali z tym studiowaniem na ten czas przełomu i no, potem nagle rzeczywistość była już kompletnie inna, niemalże z dnia na dzień, no, więc no. Pewne rzeczy też jak gdyby w naturalny sposób się kończyły. Więc ja tylko chciałem powiedzieć taką rzecz, że drodzy Państwo, powiecie na przykład, no okej, mamy awangardę, mamy właściwie no, cechę awangardy, bo jest prawda konstrukcja, jest grupa ludzka, czyli powiedzmy mamy nie, modopolskę, mamy futuryzm, mamy dadaizm, mamy surrealizm, w Polsce to się nie końca rozwinęło, mamy powiedzmy potem jakieś ruchy takie, mamy metaweryzm, czy odpowiedź na patafizykę, tak prawda, żarowsko-wianowską w Polsce, był taki też człowiek w Krakowie. I teraz po prostu mamy Totar gdzieś tam po tym wszystkim, obok jeszcze mamy Łódź Kaliską, czyli mamy jedną z ostatnich awangard, w porządku, a gdzie dzieła? No właśnie dzieł nie było. Natomiast jakoś skromnie wierzę w to, że do tego właśnie zbyszkowego pisania ja dołożyłem jakąś tam cegiełkę, która jest istotna i też dlatego trochę napisałem tę książkę właśnie w sposób tak dosyć bombastyczny, czyli po prostu starałem się po prostu ją wysoko postawić, znaczy postawić poprzeczkę wysoko, cytowałem tutaj właśnie całą tą europejską i światową absurdystykę, którą wywiodłem od Jarego i od Russella. Poprzez Gombrowicza i Witkacego, którzy byli patronami Dotartu. Po stronie Sajnoga głównie katastroficzny Witkacy, po stronie mojej Gombrowicz, Sowicz-Żalski z jego systemem po prostu filozofii życia i specyficznie absurdystyki sennej, tak? A Konio gdzieś tam był pomiędzy, więc jakby to są takie nasze tropy literackie i uważam, że właśnie wszystko się potem zdarzyło dalej, bo Totartem. Stąd właśnie wierzę w to, że Totart jest też otwarty trochę i po prostu i to też jest jedno z ostatnich, a może nie ostatnich dzieł Totartu. Muszę Państwu przyznać i Wam także, że to, co mnie urzeka, jeśli chodzi o Totar, to oczywiście oprócz tego, o czym już było powiedziane, to ta synergia między poszczególnymi członkami Totartu, że ten czynnik ludzki był tak szalenie istotny, że te osoby mogły się spotkać w jednym miejscu i działać. Gdyby były inne, być może to by się nie udało. Natomiast zastanawiam się, o tym Marcin już trochę wspomniał, na ile Totart, Waszym zdaniem, miał rację bytu w tamtym systemie i tylko właściwie? Bo nawet Tymon, ty o tym piszesz, że po roku 89 no, zmiany nastąpiły takie, jakie nastąpiły i trochę no, wroga nie było. Tego wroga, tak, z którym wyście walczyli przecież. Było też trochę tak, że po 89 roku to wszystko weszło do bardziej oficjalnego obiegu. Czyli przestało być awangardą. Znaczy przestało być undergroundem. Tak. Zaczęło być jakąś częścią mainstreamu. Ja pamiętam, że byłem w ciężkim szoku, jak nagle Tygodnik Literacki, takie pismo się ukazywało i tam były jakieś teksty. Brulion nagle zaczął się ukazywać, zakochał się w Totarcie i zaczął się drukować już systemowo, że tak powiem. To już trafił do telewizji, Dzyzelędzy. I pojawiły się programy telewizyjne i trochę popkultura zaczęła kanibalizować Totart, w tym sensie, że co najpierw było? Najpierw był... Dzyzelędzy było, tak. Czyli Dzyzelędzy. Tutaj to była taka zdrada, bo jak pamiętamy pewnie ludzie, którzy... Znaczy to był wielki problem, ponieważ ja również wtedy trafiłem do telewizji i telewizja była strasznie passé. Nikt nie traktował telewizji tak na serio. Tak by ktoś włożył mundur policyjny. Nie, no trochę, dokładnie, nie? Ale to już był inny czas zupełnie. Tak. Telewizja to jest zupełnie... Jak dzisiaj. Co to ma wspólnego z punkiem, alternatywą, undergroundem, awangardem? Jak TVP dzisiaj trochę, prawda? No trochę tak. Także część osób trafiła do mainstreamu. Konio zaczął być gwiazdorem telewizji i świetnie się w tym odnalazł, jak wiadomo. Natomiast myślę, że to też temu mitowi wokół Totartu trochę zaszkodziło. Zaszkodziło, tak, na pewno. Zbyszek Sajnuk zaczął około właśnie tam roku 89-90 zaczął po prostu jakoś wycofywać się na takie bezpieczne pozycje. Chyba nie chciał za bardzo uczestniczyć w tym nowym świecie, w tym rozdaniu. Ja mam na to teorię taką, wiadomo, to kiedyś pamiętam, że chyba Dirty Harry powiedział takie coś, że po prostu, że opinie są jak dziurki od dupy, każdy ma jakąś. Więc to jest tylko teoria taka moja, ale ja mam wrażenie, że w ogóle te roczniki 50. ciężko przyjęły transformację ustrojową. Mówię o Tomku Lipińskim, o rocznikach 50. dosłownie. Po prostu no, Antek Kozłowski, Zbyszek Sajnuk, 58 rocznik. No, pojawiały się jakieś takie rzadkie przypadki, no, Lech Janerka na przykład, tak? 53 rocznik bodajże. Ziemię Kosmowski z braku też 60 rok. Właśnie po prostu mam tę teorię, że roczniki, które 50. zbyt dużo czasu w tej komunie spędziły i ich to niewolnictwo mentalne było takie
takie dojmujące, że oni w ogóle 30 paru się nie do końca odnaleźli w nowym systemie. Zbyszek dostał telefon bodajże od Wojtka Mana z Trójki, żeby być takim korespondentem kulturalnym. Długo nad tym się zastanawiał, czy nie zdrada. W telewizji też było tak, że Zbyszek ładnie się ogolił, długie włosy jakieś takie, prawda, umył, uczesał i czułem, że on w tej sytuacji tego MC nie do końca się po prostu dobrze czuł, bo po prostu no Zbyszek jednak miał inny pomysł na życie i ten pomysł się objawił razem z pojawieniem się złego guru z Moronga, czyli Bogdana Kacmajora z Sekty Niebo. I to już jest kolejna historia, którą może gdzieś Zbyszek opisze, chociaż ja go do tego nie zmuszam. Natomiast po prostu no Zbyszek, kiedy zniknął, to że tak się wyrażę, w naszych sercach pojawiła się wielka dziura, która właściwie przez długi czas no, wzięła tą czeluścią taką właśnie jakoś nie do powiedzenia i do dzisiaj jest ta sytuacja, że kiedy książkę pisałem, to Konio budził się często, ja się budziłem o 6 rano i pisałem ją przez 3 godziny do 9. Czasami dzwoniłem do Konia, który wtedy jeszcze był trzeźwy i mi opowiadał tam coś tam na plaży będąc i po prostu w stanie tam lekkiego opojenia po jednym piwie i opowiadał dokładnie co szczegółu, naprawdę wielki szacunek dla Konia. Po czym pisałem do Zbyszka i do czasu było tak, że Zbyszek dopisał swoje rzeczy, pisał historię na przykład swojej powieści nieskończonej pod tytułem, która miała się obracać dookoła takiego, może jak się nazywa tam, no nieważne, pierwsza jego powieść nie została zakończona. I potem nagle po prostu Zbyszek do mnie wysłał maila bolesnego, że jest to propaganda buddyzmu i że po prostu, że trochę się z tą książką nie może pogodzić, ponieważ ja tam sobie żartuję z ludźmi, którzy nie żyją, znaczy żartuję, no opowiadam historię, inicjacje seksualne i tak dalej, że z tego się wypisuje. I powiedział też taką rzecz, słuchaj, śnił mi się Konio i śniłeś mi się chyba ty i śnił mi się, że leżymy gdzieś razem na łóżku wielkim i że po prostu, że Konio mi narobił na rękę. Ja powiedziałem, słuchaj, to, że jestem niewyraźny, to dlatego, że po prostu mi się wydaje, że ja tu jestem po prostu takim moderatorem, umożliwiaczem spotkania. Naprawdę to się dzieje między wami. On ci narobił na rękę, ponieważ to jest twój młodszy brat. On, no właśnie, czemu on mi narobił na rękę? Ja mówię, słuchaj, a może po prostu zamiast się pytać, czemu narobił się na rękę, może pojeść na plażę i go po prostu przytul, stary, bo on przez ciebie pije. I tutaj się zrobiło bardzo kwaśno i to właśnie też o to chodzi, że naprawdę po prostu oni między sobą mają tę historię, po prostu, no, że Paweł też, znaczy trudno powiedzieć, że Paweł pije przez Zbyszka, ale od tego Zbyszka nowego nie uznaje, który wrócił, tak? On uważa, że to po prostu to nie jest Zbyszek, to jest po prostu zombie, który teraz w tej chwili po prostu jest kimś innym, jest asystentem Kacpra Prosińskiego i tak dalej. Jego prawicowe, konserwatywne poglądy są też oznaką no, śmierci mózgu i tak dalej. Ja się z nim nie zgadzam oczywiście. Uważam, że obydwaj są w jakiejś trudnej sytuacji po obu stronach barykady. Ja chciałem powiedzieć, panowie, no, jest ta sytuacja, że po prostu, że wróciliśmy z Wietnamu, jeden nie ma nogi, drugi ręki, po prostu ja nie mam oka, powiedzmy. Podajmy sobie jakoś tam no, dłonie i napijmy się po prostu i cieszmy się z tego końca życia, który nam został. Bo to trudne bardzo. Dalej nie mogłem doprowadzić do spotkania, nawet w książce po prostu, bo w momencie gdzieś tam Zbyszek odpadł. Prosiłem go cały czas o to, żeby mi dopisywał coś tam nowego. Czytał do połowy, potem powiedział, że to jest za dużo. Myślał o tym może, że po prostu, że ta rzecz będzie hagiografią, że to będzie po prostu tylko afirmacja, a nie będzie tych brzydkich jakby sfer proszonych przeze mnie. Natomiast po prostu ja się czuję uczciwie. Konio się cieszy bardzo. Konio podziwia książkę, bardzo dużo pomógł. Uważa się za trochę współautora, jako osoba opowiadająca, więc jeszcze oczywiście są te inne postacie. A tu też Iwona Bender znikła całkowicie, nie chciała ze mną rozmawiać, mieszka w Anglii, jest chyba w dobrym stanie. Artur Kozdrowski, no z tego co wiem, parę lat temu słyszałem o tym, że ćpał wszystko łącznie z psotropami dla koni na dworcu, gdzieś tam w Londynie, gdzieś tam mieszkał i tak dalej, gdzieś mieszka w jakimś skłocie. Napisał mi parę takich po prostu, no parę maili pełnych inwektyw, po prostu kalumnii, gdzie mnie wyzywał po prostu od idiotów pedałów, psycholi tam i kawałek gówna. Napisałem mu, że o kocham, że to samo o nim myślę, ale i tak dalej. Mariola Białomska napisała parę rzeczy, które użyłem. Ela Bumbul, która była dziewczyną Sajnoga, powiedziała, że fajnie, że ten pisze, ale ma to w dupie, mieszka w Berlinie. Z kolei Joanna Kabala akurat w tym czasie opłakiwała śmierć męża Andrzeja Wsieja i powiedziała, że no, nie chce tego czytać za bardzo i też prosiła, żebym wykreślił historię o heroinie. Więc to zrobiłem, więc napisałem, że ktoś inny brał heroinę, nie Andrzej. I tak dalej. Potem, no nie wyjaśniłem historii o kupie, no bo była ciekawa. Przy okazji też po prostu Lopez Mauser się obraził za historię po prostu o tym, że go Don Mario, Pucel, a przede wszystkim właśnie Konio i psuje przy pomocy dwóch kawałków tektury i za dwie marki. No bo to była jedna z historii bardziej takich właśnie śmiesznych, które po prostu pisałem. Takie historie były oczywiście. Mówię o historii z osobej.
Więcej osób się obraziło za książkę? No tak, do dzisiaj nie jestem w stanie złapać Lopeza, nie odpowiada mi na telefony. Po prostu bardzo prosi mnie o to, żebym nie umieszczał historii o tacie, który był bardzo śmieszną postacią, był takim właśnie trochę radiestetą, trochę mitomanem, mitotwórcą. No i przy okazji tam była też taka akcja, że jego ojciec kiedyś po prostu, który jak zwykle zawsze po prostu opowiadał jakieś takie historie właśnie o energii i tak dalej, takie niesprawdzone historie o jasnowidzeniach, o jednostkach, prawda, mocy, które wałdełkiem właśnie badał. No jakiś właśnie przy mnie Lopez zaczął żartować z taty, po prostu opowiadać, po prostu, że chętnie go ukrzyżuje i zrobię po prostu fellatio w ramach po prostu jakby odczynienia złej energii tam drzewa genealogicznego, bo tak śmiesznie się popłakałem i zasmarkałem. No, a już opisałem to po prostu, to Lopez powiedział, że nie chce tego w książce i prosił mnie, żebym to wyrzucił. No a jeszcze bardziej się obraził na tę historię właśnie, on nie zawaniał przez poetę konia, zmusił konia, powiedzmy, po prostu, bo konia nie chciał za bardzo, ale chciał po prostu, bo dwie marki pojawiły się, a konia był na marki bardzo łasny, no jako, że po prostu poeta grubego poddusił, no to konio chcąc nie chcąc powiedział, dobra, dajcie mi coś, żebym mógł to zrobić czymś, więc zażądał celofanu albo jakiegoś plastiku, no i skończyło się na dwóch tekturkach, które po prostu zniecał ogień, prawda. No i pojawił się też półcel właśnie, który po prostu powiedział, ja za darmo głaskał Kaudon poety i Don Mario głaskał Cojones. To był happening taki, ja to widziałem skąd tak gdzieś tam po prostu w Osowej, gdzie mieszkaliśmy. I konia powiedział, słuchaj, pamiętasz historię? Nie pamiętam. Opowiedział mi tę historię, jak wyglądałem, pamiętam. No i opisałem to, bo znałem, że to śmieszna historia. Nie wszyscy tak uważają. Wróćmy jeszcze na chwilę do historii, bo przecież Totart występował na dużych imprezach, takich jak Poza Kontrolą czy Ruprege. Jak tam wasza sztuka była przyjmowana? Może w Trójmieście to wiadomo, już byliście znani, znaczy całej Polsce byliście znani, ale domyślam się, Tymon, że musiało to być szokujące dla wielu osób. Słuchajcie, no to było wstydliwe. Wiadomo, że ja też po prostu miałem poczucie, że troszeczkę... Wiadomo, że wstydziliśmy za Totart, bo ja byłem, do dzisiaj jestem artystą związanym z jakąś tezą. Ja kocham rezydenców, ale wolę konstrukcję niż dekonstrukcję. Znaczy, uważam, że to się zazębia, ale nie wiem, czy macie pewnie podziwiasz rezydenców. Ja też podziwiam rezydenców. Kiedyś ich bardzo lubiłem. Ale wiesz, o co mi chodzi, że tam się leje muzyka, leje się takie bleh. I po 20 płycie, znaczy, dzisiaj na to patrzę się sobie po prostu, że to są geniusze. Zrobić takie 20 płyt i od początku mieć taki rodzaj po prostu miejsca w tej kulturze typu Iżinek, ktoś inny, to jest po prostu wielkie zamierzenie, wielkie osiągnięcie. Znaczy to, że oni cały czas funkcjonują i mają się całkiem dobrze, to jest świadectwem tego, że to ma sens. Natomiast, od pół wieku. Natomiast są wybitni i jeżeli chodzi o to, to tutaj jakby nie ma jednoznacznej oceny rezydencji. Bardziej mi chodzi o to po prostu, że Totart kochał takie właśnie dekonstrukcyjne formacje, stąd właśnie na przykład antytrzecia Rzesza Kontrola, która się właśnie objawiła na taka impreza właśnie parotygodniowa na Kwiatowej, tak, we Wrzeszczu. Ona była też troszeczkę na cześć rezydenców. I tak było ze SPK, Strobing Gristle, Piorigia, że te wszystkie rzeczy takie właśnie, takie, powiem, rozjebane, tak brzydko mówiąc, czy takie po prostu takie rozpadowe, to tat kochał bardzo, a ja po prostu miałem problem, że dla mnie to było, no okej, dobrze, co po rewolucji, co po detonacji, tak, i tutaj ja byłem fanem Zappy, oczywiście kocham też Beefharta, który jest bardzo rozpadowy, ale też tam jeszcze ta jest. Także mam wrażenie, że gdzieś przyjeżdżamy, no i potem przyjeżdżamy, ludzie mówią, okej, dobrze, a co tu będzie działo? A potem, wiesz, no, podają ci rękę, tak było w Elblągu, gdzie po prostu, no, konio opisuje to, rozmawia z nimi, ma twarz usmarowaną brązowym serkiem topionym z kakao i mówi, przepraszam za ten mikrofon, oni nie szkodzi, ale już mają ochotę powiedzieć, dalej, ubierz się, stary, po prostu jesteś żenadny, no po prostu, wiesz, a ten w kabaretkach, które ściskają po prostu niewielkie genitalia, prawda, urozany po prostu serkiem, mówi, przepraszam, no mikrofony spadły, nie wiedziałem, jesteś poważnymi studentami, cugie. Także rozumiecie, że no było mi wstyd często, że mamy taką tezę, że będziemy wszystko rozpieprzać, potem trzeba było czyścić po prostu to wszystko jakoś tam, nie wiem, no na zasadzie przychodzi banda po prostu jołopów na imprezę, no i po prostu niszczy brezę i potem trzeba sprzątać po tym. Natomiast no, bardzo dla mnie to było ważne, trochę to było tak jak właśnie w wypadku, nie wiem, akcjonistów wiedeńskich. Widzieliśmy, że po prostu musimy odreagować. I to było bardzo silne takie przeżycie. Ja powiedziałem moim kolegom, koleżankom, słuchajcie, ja do was dołączę i zrobimy tę akcję parę miesięcy, zrobimy najgorszy tumult, najgorszy syf, najgorszy raban, że po prostu takie, po prostu odczynić jakieś dziady takie,
A czy takie w ogóle chodzi po prostu o wylewkę tej traumy, takiej najgorszej ropy, takiej związanej po prostu z poczuciem kompleksu, z poczuciem niewolnictwa, z poczuciem po prostu tego, że jesteśmy po prostu najgorszymi jakimiś takimi po prostu mentami komuny, które nie są w stanie wyjechać na zachód, nie mamy paszportów, jesteśmy nikim, jesteśmy po prostu biomasą, tak? I to dla mnie było właśnie bardzo ważne, żeby to wyrazić na scenie i potem zostawić. I ja już od pewnego momentu, od dokładnie stycznia 87 zacząłem po prostu sugerować kolegom, że ja się już teraz stroję w garnitur i zaczynam grać free jazz. John Coltrane, Love Supreme, po prostu już mam dość tego po prostu gówna i tej całej po prostu tego mazania się w traumie, po prostu rozumiałem, że to jest po prostu akt autoterapeutyczny. Ale czułeś, jak występowaliście na przykład w Warszawie na takich zacnych imprezach, bardzo przecież lubianych przez młodzież, że ta sztuka jest rozumiana, czy odwrotnie raczej? Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto był w akcji, pierwszej akcji tuż zaraz po Sreberku, czyli to musiał być tam jakoś początek października, 9-10 października, 8-6 w parku. Nie, tam było 50 osób, które po prostu były ostatyzowane, słuchaj, kopane po nerkach, wiesz, lano na nich wodę kolońską tanią, Jucht, Brutal, Przemysławka, byli obrzucani kulami, wiesz, z papieru, wiesz, mokrymi, konią tych ludzi po prostu nam jakoś tam nękał, wiesz, pluł na ich, krzyczał i tak dalej, więc ja nie wiem po prostu, co oni myśleli. Ja myślę, że po prostu bardzo dobrze, żeśmy nie sobie pierdolili po prostu, bo to było na granicy cały czas, nie? Ale myśmy też czuli, że to nie jest tak, że my to robimy przeciwko ludziom, tak? To było na scenie, tam była scena, był element sakrum jakiś taki, prawda, były te manifesty, scena była po prostu też, myśmy starali się z tej sceny wyjść do tych ludzi, ale to nie było tak, że myśmy po prostu ich jakoś tam, nie wiem, po prostu ich obciążali tym naszą traumą. Myśmy musieli ich wciągnąć to wszystko, że też razem z nami wylali te traumy, tę ropę, żeby zacząć jakąś nową konstrukcję. Więc jakby to nie było tak, że Totar był fetowany. Raczej po prostu nas się brzydzono. Natomiast pamiętam tą akcję, że po Rzeszowie, kiedy myśmy trzy godziny przygotowali tę całą akcję w Rzeszowie, tam była taka cała już taka, jakaś taka, cały rytuał po prostu, bo tam powstały takie specjalne świątynie muzyki, świątynie Totartu, świątynie kobiet Totartu, świątynie poezji. Zbyszek czytał przez chyba 20 minut taki właśnie ostatni manifest tego Totartu drugiej generacji, czyli 42 fikoły o, nie pamiętam o czym, fikoły, to chodziło po prostu o jakiś taki manifest o końcu świata i końcu sztuki. No i to był taki rodzaj żartu przeciągniętego, wiedzieliśmy, że zaraz konio wpadnie właśnie i zrobi kupę na tace. No i pamiętam te 150 osób, które po prostu nagle zaczęły się wycofywać po prostu, no jakby uciekały, jakby po prostu nagle wybuchł pożar. Zostało 8 ludzi, aktorów z Teatru Ósmego Dnia, zachwyconych. Którzy potem chodzili za nami i mówili, jesteście genialni, Grotowski, to w ogóle wybitne było. Kupa? Nie, no wszystko. Także tak to jest, że z tą kupą jest tak, że po prostu kupa niestety, często trudno jest kupę wymazać, tak? To jest coś, że raz się zdarzyło, a przedtem były serki, ale zdarzyło się raz i to było takie na zasadzie po prostu, to za samobójstwa po prostu robimy kupę, że można powiedzieć, że tak, była kupa w Rzeszowie faktycznie, była. No, ktoś zapyta się mnie o to, co myślę o tym, ja myślę, że świetne świadczenie, po prostu uważam, że po prostu, że zawsze marzyłem o tym, żeby się zacząć na scenie, nie udało mi się, ale koleś to zrobił za mnie, więc jestem wdzięczny. Przywołam tutaj jeszcze w naszej rozmowie po raz kolejny Mariusza Nowaczyńskiego, o którym już, Tymonie, wspominałeś. Don Mario Stary Łagrowiec, tak się też na niego u was mówiło. Fantastyczny w ogóle człowiek, niestety od 2-3 miesięcy nie żyje. Nagle odszedł, bardzo nas tym zasmucił i byliśmy wszyscy zaskoczeni. Cudowny facet, wielkiej empatii, znakomity dziennikarz. Ja z nim miałem przyjemność się dość dobrze znać i wielokrotnie rozmawialiśmy o Totarcie. I on mi kiedyś powiedział, przecież uczestnicząc w tym, że mówi, wiesz, moim zdaniem po latach z racji również tego, co robi Konio, że tak promuje legendę Totartu, to moim zdaniem legenda jest przesadzona, że to było ważne, ale nie aż tak. Więc ja was prowokacyjnie zapytam, czy legenda Totartu, Marcinie, jest przesadzona, czy nie? Znaczy mi trudno jest powiedzieć, czy jest przesadzona, czy nie. Dla mnie nie jest przesadzona, natomiast jest legendą może lokalną. Może tak bym to określił. Natomiast problem polega na tym, że może to jeszcze nie ten czas, żeby ją tak ocenić z punktu widzenia akademickiego, gdzieś tam umieścić w jakimś kontekście sztuki, opisać.
tak z punktu widzenia historycznego może, bo na razie mamy te rozmaite narracje na temat Totartu przez kolejnych uczestników zdarzeń spisywane. Mamy też film, mamy kilka nawet filmów, nie? Widziałeś. Tak, teraz znam to wszystko. Ja zresztą powiem Państwu, ja lubię film Bartka Paducha o Totarcie. Uważam, że on dobrze opisuje te rozmaite konteksty i fajnie przedstawia tę historię. Bardzo mu zresztą temu filmowi Bartkowi kibicowałem. Natomiast byłem zaskoczony, że ten film, bo wydaje mi się, że historia jest fantastyczna, także z czysto filmowego punktu widzenia, nie zarezonował jakoś tak mocniej. Wydawało mi się, że on zasługuje na znacznie więcej niż dostał. Że Bartek miał dobrą intencję bardzo i zrobił tyle, co mógł w tym momencie, bo w tym momencie, kiedy... Ale przełamał trochę pewne tabu. Tabu, i... tak. Nie mówili o Totarcie, tak, po prostu, bo Totarcie mówiono mało, a nawet ty kiedy twierdził, że byliśmy fajni, ale byliśmy satanistami. To są bzdury, nie? To są bzdury, tak, wiadomo. Natomiast Bartek trafił do nas w momencie, kiedy po prostu Zbyszek już wrócił do świata żywych, ale trochę po prostu tak wieszczył i było to trochę trudne, bo on chciał nas pogodzić i myśmy po prostu trochę tak się spotkali w tym filmie jako banda sztubaków, którzy po prostu mówią, a tu tutaj, prawda, kupowałem zgodłem, tutaj ktoś tam, prawda, się smarował serkiem tam, i tak dalej, bla, bla, bla. Na co Sajnuk się pojawił na samym końcu i powiedział tak, no, czeka nas koniec świata, apokalipsa, był to Totart, był dobry czy zły, no ale to nie ma co o tym mówić, bo to te poważne sprawy mają nastąpić, więc po prostu tyle. I to było trochę nieszczęśliwe po prostu, no bo Zbyszek nie był w tym momencie, a myśmy też dobrze nie wypadli tam, bo nie udało się pogodzić do końca. Natomiast później to, co właśnie Bartek wywołał, to było ciekawe po prostu, bo spotkaliśmy się w ECS-ie, i było nas chyba tam 10 osób i Antka... Ja byłem na tym spotkaniu. To było bardzo burzliwe. Dziwne spotkanie bardzo, bo tam się okazało, że każdy jest przeciwko każdemu. Tam się każdy właściwie się okazało, że ja z koniem zdradziliśmy, bo jesteśmy warszawscy i tak dalej, żeśmy dali dupy. Konia jest bogaty, a ja z kolei jestem po prostu, no wiadomo, beneficjentem spendoru warszawskiego. No, ale rozumiałem jakby skąd to wynika, bo część tu się zasiedziała po prostu ludzi i tak dalej. Ale po prostu chodziło o to, żeby potem szybko dorwać się po prostu do tego, do papu, prawda, który serwowano potem po imprezie, no i do wina. No i potem się tam przy winie już godziliśmy. Ale właśnie był Antek Ozłowski, po prostu, który bronił nieszczęsny, bronił tego Sajnuka, który nie przyszedł, bo się po prostu już bał. I ja go zapytałem, potem odwiozłem go do domu i powiedział, słuchaj, on chciał się z wami spotkać, ale nie jest jeszcze gotowy, ale bardzo mu na tym zależy, więc napisałem do Zbyszka coś tam mailem i przekazałem jakieś pieniądze na książkę. I Zbyszek odpisał, dziękuję przyjacielu, że się dozwałeś do mnie po tych latach, fajnie się spotkać i tak dalej, na co napisałem, stary, nie pierdol, czemu nas zostawiłeś? Na co napisał do mnie, przyjacielu, przepraszam się za wszystkie rzeczy, które po prostu zrobiłem, twoich bliskich, rodzinę i tak dalej, wybacz mi z całego serca. Ja napisałem, przyjaźń wznowiona. I właściwie od tej pory ja nie mam do Zbyszka żadnych po prostu jakichś, nie wiem, gorzkich uczuć. Uważam, że po prostu, że to jest, no każdy prezentuje się swoje trudne życie i tak, konia też po prostu ma ciężkie życie z tym piciem i tak dalej. I naprawdę po prostu ja martwię się o nich obydwu, zresztą nie tylko o nich, ale o resztę. Jak powiedziałeś, no, tam więcej postaci jest Mariola Białęcka, jest Jacob, jest kurczę Skiba, no Skiba sobie radzi, wiadomo, no, co widać po jego korpulencji, tak, prawda, zawsze sobie radzi, on powiedział, z kimś zawsze poradzi, jak mój pijany Krzysiek zawsze do mnie, nie? Natomiast no tutaj wielu ludzi z Totartu skończyło marnie, znaczy po prostu alkoholicy, no niestety ćpuny, obyło się bez samobójstwa szczęścia, natomiast po prostu no było w tego więcej, było więcej tego działania i trochę jak na to patrzę, to po prostu to jest jakiś rodzaj po prostu, no nie wiem, szpital wariatów i po prostu jakiegoś Wietnamu, nie? To jest taka sytuacja taka właśnie, że mamy do czynienia z weteranami, więc ja się cieszę, że ten Zbyszek jest, że po prostu, że pisze, że coś tam robi. Mam nadzieję, że jeszcze po prostu jakoś wybuchnie tą nadczynność liryczną. To samo z koniem. Myślałem o tym, żeby zrobić dokument. Jeżeli po prostu się uda mi kiedyś dostać do waszej szkoły cudownej, to napiszę, zrobię dokument filmowy, potem konio pije. I zrobię taki dokument o wesołym poecie, który po prostu pije, bo może. I może nie pije tak do końca, po prostu tak torpistycznie i tragicznie, ale pije też radośnie, bo prawda, bo można pić radośnie do czasu. Tymonia, czy to nie jest też tak, że ta legenda przetrwała, bo wam się udało? Tobie, koniowi, staliście się osobami znanymi, mieliście sukces. Że gdyby wszyscy zostali... Nie powiem zapomniani, ale nie zrobiliby karier, tak szumnie może to określę, to ta legenda by gdzieś zginęła, byłaby legendą bardzo lokalną i tylko niewiele osób by o tym mówiło.
mi się wydaje, że też nie ma co za bardzo tego totartu wypłuczać w stronę jakiejś tam wybitnej formacji artystycznej, po prostu, bo o tym też nie mówimy. Mówię po prostu o tym tylko, że totart był, że wpłynął na wszystkie moje działania i jako uczciwa osoba postanowiłem to powiedzieć dla dobra historii i ludzi, tak? Bo no nie ma tych dzieł, nie ma, ale też spójrzmy na przykład na futuryzm, nie wiem, włoski i tak dalej, no, albo szwajcarski, rumuńsko-szwajcarski czy rosyjski. No, rosyjski to jest inne diktum, inna historia, po prostu inny kasus, bo to jest akurat Chlebnikow, Majakowski, tak, Kruszonych, tam powstał Zaum i tam coś to zostało. Był jeszcze potem Harms, tak, jako Obryuta znany bardzo, ale po prostu futuryzm po prostu to był raczej taki prąd, który zaistniał, bo ludzie byli po prostu, to był okres, powiedzmy, no, pierwszej wojny światowej, przed i po. I ten futuryzm właśnie był takim ruchem juwenilnym. On nie zostawił sobie wybitnych dzieł. Surrealizm był troszeczkę inaczej. Trudno mi mówić jako niehistorykowi, ale pamiętamy no, raczej po prostu surrealistów takich wybitnych, którzy po prostu potem jakby zaistnieli jako indywidua, tak? Na przykład tam, nie wiem, Dali, powiedzmy, czy Breton, czy Eluard, to po prostu byli futuryści. Albo na przykład chociażby no, polski Aleksander Watt. Świetny pisarz, twórca bezrobotnego Lucyfera, ale później znany jakby z takich bardziej tradycyjnych dzieł. Także to było tak, że często jest tak, że ludzie, którzy są w ruchu, mają coś do powiedzenia, ale się kryją w tym ruchu, w tej formacji, to jak lechiści, albo jak punki, albo jak skinheadzi. No, skinheadzi to może złe porównanie, bo nie mają jeszcze nic do powiedzenia, oprócz tego, że po prostu są w ruchu, tak? Potem zaczyna się po prostu tak, że ktoś się oddziela od tego ruchu i mówi okej, okay. Nagle się okazuje, że Joy Division nie gra punka, ale gra nową falę, tak? Potem Janerka się okazuje, że jest punkowcem, ale dopiero Janerka jako Janerka staje się Janerką i ten Janerka nie jest punkiem, tylko jest Janerką. I to jest super, no po prostu, no bo ktoś, kto się po prostu teraz powołuje na nową falę, na punka, troszeczkę jakby jest po prostu no, zjedzony przez ten ruch. No to samo wybitne postaci Ciechowski, Janerka wyrosły z punka, tak, z nowej fali, ale przecież to naprawdę byli twórcy autonomiczni. Także ja nie mówię o tym, że totar był wybitny jako, że się wyrażę, formacja w tym czasie, tylko po prostu bardziej, że po prostu był macierzą wielu postaw i karier, że się wyrażę brzydko. Macierzą postaw, karier, ale też mam wrażenie, że takiego sposobu bycia trójmiejskiego, tak to określę ogólnie bardzo. I tutaj chciałbym was zapytać o to, co waszym zdaniem, no bo dzieł nie ma, tak, Tymon wspomniał, ale są takie rzeczy jak twoja książka, Tymonie. Natomiast co waszym zdaniem zostało po totarcie dzisiaj? Sposób myślenia, dowcip, sowizdżalstwo trójmiejskie, sposób wypowiadania się, bo mam takie poczucie, że jest grono osób, które, tak jak Tymon, Konio, które w pewien sposób myśli i się wypowiada i to pięknie rezonuje na społeczeństwo. Może brzmi to trochę pompatycznie, ale takie mam poczucie. Marcinie, jak ty to widzisz? Podobnie to widzę jak ty. Wydaje mi się, że ten bardzo specyficzne podejście do świata, tak bym to nazwał. Dystans. Dystans, też nieuleganie, nie wiem, ideologiom. Albo nie do końca uleganie ideologiom, pewien właśnie taka osobność, zachowanie własnej autonomii, tak aby nie dać się unieść jakimś emocjom tłumu chociażby. Także, ale dowcip z całą pewnością tak, bo było w tym dużo jaj i ja obserwując to naprawdę dobrze się bawiłem. Tutaj Tymon przywołuje te ekstremy, ale bo też ta cała reszta była całkiem zabawna. Ale wiecie co, ale w ogóle tak pomyślę sobie po prostu o historii tej kultury trójmiejskiej, to po prostu ona jest cała troszeczkę taka niedodokumentowana. Bim-bom. Troszeczkę do widzenia do jutra widać, tak? Ja też mówię o tym w kontekście totartu. Wydaje mi się, że może to nie jest dobry czas, żeby po prostu to wszelkie, w tej chwili mamy narrację, ale może potem będziemy mieli jakąś ocenę bardziej krytyczną i to wtedy znajdzie swoje miejsce. Poza tym z totartem jest też ten problem, że totart nie jest w nurcie sztuki, tylko jest w nurcie undergroundu, kontrkultury, jest osobny i to też utrudnia, jak gdyby, albo wręcz dyskwalifikuje go przy tego typu opisach. Ale wiesz, tutaj a propos, wiem o tym, że w radiu masz czasami trudno, bo prezentujesz alternatywę młodą, nie? I często po prostu podkłada się po prostu, wiesz, no, podkłada się po prostu kłody pod nogi, wiesz, nie? Bo masz odwagę i czelność prezentowania rzeczy, uznajesz za jakieś takie wartościowe, które po prostu mogą się okazać sztuką. I tutaj właśnie jest bardzo ważne to, że alternatywa
to jest często właśnie jakby no przecionek kultury i sztuki, tylko po prostu często jest trudno to ocenić. Nie? Dokładnie, a ja pamiętam, tak się zastanawiałem, prawdopodobnie Paweł jako pierwszy w Polsce zagrał zespół Throbbing Gristle w radiu. I pamiętam jak dziś ten dzień, bo on to zapowiadał, że będzie. A to był zespół absolutnie jeden z najważniejszych i też najbardziej transgresyjnych. I ta muzyka zabrzmiała na antenie Radia Gdańsk i to było szeroko komentowane i odnotowane. Natomiast prezentowanie tego typu muzyk na antenie radia było niemożliwe po prostu. Nikt tego nie chciał dopuścić na antenę. Zresztą w latach 90. było podobnie przez dłuższy czas. Więc tego typu alternatywne działania miały generalnie bardzo utrudnioną drogę do znalezienia własnej publiczności, nie mówiąc już o drodze do krytyków, którzy zajmowali się, nie wiem, kulturą wysoką czy sztuką wysoką, którzy w ogóle się nie kłopotali takimi zjawiskami. No tak, Throbbing Gristle to była kapela, która zaczynała właśnie ten taki ruch muzyki industrialnej, ale to było dużo, dużo szersze, bo Piorisz był kolegą Curtisa i Jana z Joy Division, natomiast po prostu no, bliżej mu było do Cabaret Voltaire. I była to kapela, która, znaczy sam Piorisz się interesował Crowleyem, Alisterem, czyli bractwem Złotego Brzasku bodajże, trochę takie pomylone, takie postozowiczne historie. Natomiast sam Piorisz miał ciekawe koncepcje bardzo, zmienił płeć, jego partnerka zmienia płeć w drugą stronę z kolei. Potem mieli taką kapelę Psychic TV, to było rzeczy takie też troszeczkę okultystyczne, ale sama muzyka była dla wielu, można powiedzieć, pierwocinami muzyki technoidalnej, ale takiej bardzo takiej, powiedzmy, wyuzdanej, inteligentnej, ciekawej, też SPK, prawda, ale właśnie Psychic TV i Throbbing Gristle. Podczas koncertów kapeli wyświetlano też pornografię, operacje na penisie, powiedzmy, przy okazji jakieś takie rzeczy też pietyczne, więc jakby tam jakieś wybuchy, prawda, nie wiem, bomby atomowej, było oszukujące dla większości ludzi, więc myśmy mieli wspólnego sporo z tą właśnie poetyką, jeżeli tak można powiedzieć. Ja się wzdragałem, ponieważ no, po prostu dla mnie, ja wolałem Coltrane'a, prawda, i te moje takie rzeczy, bardziej duchowe rzeczy, natomiast po prostu dzisiaj po latach Piorisza doceniam bardzo. I... Zresztą miał urodziny, on nie żyje. Nie żyje, tak. 70. urodziny skończył chyba dwa dni temu. Czytałem świetny artykuł, właśnie czytałem wywiad z nim na temat Joy Division i w ogóle uznaję po latach, że po prostu nie doceniam faceta, ponieważ nie wiedziałem o nim zbyt wiele. Myśmy też wiedzieli o tych ludziach wszystkich właśnie tam Piorze drzwi, tyle co napisali gdzieś tam na przykład Jerzy Arzewuski, prawda, w magazynie muzycznym albo... Tak, bo to były strzępy w ogóle tych informacji, które się gdzieś tam pojawiały, czy jeżeli ktoś miał płytę, to... Gdzie jest za dużo tego informacji, wtedy po prostu było za mało. Jerzy Arzewuski pisał na przykład o zespole Pere Ubu i pisał na przykład, cytował Kierkegaarda, trzeba było przecież Kierkegaarda, bo jeśli drżenie, jeżeli po prostu cytował Blake'a, trzeba było biec do biblioteki, kupić Blake'a, Swedenborga i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało wtedy po prostu, więc jakby... I to był artykuł, który się ukazywał, nie wiem, w jakimś czasopiśmie muzycznym czy niemuzycznym raz na jakiś czas. No bo... stopie magazynie muzycznym. Dokładnie, tak. Ale to też były jakieś incydenty, bo zwykle pisało się o, nie wiem, o tym, co grano w Trójce, między ten raport War ale tu właśnie Domino, to pani, czyli pani, klasyka rocka. Tu właśnie pani Janionowa musi się pojawić, ponieważ ja byłem fanem transgresji, bo tam właśnie było Ostrożku, i o Bruno S., który grał właśie Stroszka w filmie Herzoga wstrząsającym, po którym zresztą popełnił samobójstwo Ian Curtis. Mówi się o tym, że samobójstwo jest zaraźliwe. No, w końcu po prostu taka tam była historia. Była historia różnych takich właśnie outsiderów, którzy od Kaspara Hausera począwszy przez Stroszka, postacie fikcyjnej, postacie prawdziwe. Pojawił się bodajże Herdelin, tak? Poeta szalony. Pojawia się tam chyba też Nietzsche, pojawia się... nie pamiętam dokładnie wszystkich tych rozmów, ale stąd u nas był taki kult też właśnie w tej naszej scenie, był kult wariatów, schizofreników, Aleksander Merzkipharda, Salto Mortalnach Innen, nie pamiętam już tak, oczywiście Wojaczek, oczywiście Ratoń, oczywiście Bursa i cała ta taka proza, literatura wyklęta, obrazobórcza, tropistyczna, która opiewa właśnie czy no, uprawia kult samobójstwa, samozniszczenia i wariactwa. To proszę Państwa, jest cud, że w ogóle żyjemy. Tak to jest. Ja myślę, proszę Państwa, że takim zjawiskom jak Totard właśnie, między innymi zawdzięczamy to, skoro o muzyce zaczęliśmy mówić, że ta scena jest taka, jaka jest, jest bardzo różnorodna, jest fantastyczna i to o radiu wspomniałeś, ja chętnie te rzeczy na antenie prezentuję i często bardzo młode, które
mam nadzieję, że dopiero za jakiś czas będą popularne. Natomiast wracając jeszcze do ciebie, Tymonie, z tego, co zostało z Totartu, no bo zostały twoje dzieła muzyczne. To wiadomo, że kury nie byłyby kurami, gdyby nie Totart, być może miłości by nie było i tak dalej, i tak dalej. A coś jeszcze zauważasz w swoim otoczeniu, co zostało po Totarcie? Pomijam oczywiście twoją najnowszą książkę. Ja już mówiłem o tym, że po prostu, że uważam, że Totart miał duży wpływ na postrzeganie sztuki jako autoterapii scenicznej. I tak powiedziałeś, dobrze, że żyjemy. No, byliśmy po prostu zmasakrowani, jeżeli chodzi po prostu o ten czas komuny. Byliśmy po prostu naprawdę bardzo samotni, bardzo nieszczęśliwi. Myśmy się wynajdywali trochę na ulicach poprzez właśnie ten ubiór, poprzez słuchanie muzyki. Totart był takim rodzajem katalizatora, który pozwolił wielu ludziom nie tylko po prostu zaistnieć na scenie, ale też po prostu obserwować właśnie to nasze działanie. Myślę, że dla wielu było to oczyszczające, tak myślę. Po prostu myślę, że po prostu to naprawdę dla Don Maria, dla Pucla Rozwadowskiego, dla wielu osób, które widziałem w Rudym Kocie, tam powiedzmy, czy na uniwersytecie, które po prostu się bawiły dobrze i które trochę potem też wychodziły gdzieś tam, po prostu gdzieś tam z różnych kątów i mówiły, a pamiętam cię z Totartu, teraz robię to i to. Dla wielu z nich po prostu Totart był taką pierwszą próbą właściwie powiedzenia czegoś na scenie, próbą zaistnienia, więc tego to nie można odebrać, że po prostu, że był taką właśnie taką autoterapią zbiorową. O czym też właśnie przyznałem Zbyszka, że warto też o tym aspekcie pamiętać. Ja właściwie jeszcze chciałem powiedzieć o trumieńskiej scenie teatralnej, też mało dokumentowanej akcji gdyńsko-gdańskiej, która po prostu niestety z racji tego, że Warszawa jest bardzo Gdańska od Gdańska daleko, tak? I mamy do czynienia z tym, że jest Warszawa i po prostu jest reszta kraju. Jest Łódź, która jest oddalona kilometry, tysiąc kilometrów od tej Warszawy centrum. Gdańsk miał to samo zawsze, że Gdańsk był cudowny, wszyscy tutaj przyjeżdżali chętnie nad morze, pławili się, prawda, i w krajobrazie, w sztuce uważali, że po prostu mamy świetnych artystów, tyle, że po prostu nie mamy infrastruktury, nie ma managementu. Dalej no to cierpimy cały czas tak naprawdę. To jest największy problem, brak managementu. To jest problem, dowodem jest to, wiesz, okej, okay, Agora mnie pewnie wypluła, rozumiem, szanuję, zrobiłem kupę kasy w Agorze, wydałem tam trzy płyty i dwa filmy, po czym nagle musiałem paść chwilę polityczne wydać samemu i znowu jestem po prostu w nicości. Nagle po prostu okazuje się, że znowu z książką dzwonię, proszę do kolegów i tak dalej, namawiam po prostu, żeby przystali to po prostu, proszę na kolanach, po prostu recenzję, znaczy nie na kolanach, ale sytuacja dotyka 3/4 artystów trójmiejskich, więc ja myślę, że scena trójmiejska i cała ta historia i ferment, który się tu cały czas dzieje, to jest opowieść na inny moment, na inny czas, chociaż uwielbiamy o tym rozmawiać i też przychodzi mi taka refleksja do głowy, że przyjeżdżają różni ludzie do Trójmiasta, zachwycają się tutaj tym, co tu mamy, ale żeby to popromować dalej, to już niechętnie. Proszę Państwa, zwracam się do Państwa, którzy są w Instytucie Kultury Miejskiej. Czy Państwo mają ochotę zadać jakieś pytanie naszym wspaniałym gościom? Nie musicie oczywiście, ale możecie. Ale zachęcamy, ale nie trzeba. Można oczywiście zatrzymać wszystkie pytania na rozmowy kuluarowe, bo będzie taka okazja. Ale zachęcam, mimo że jak Tymon mówi, Państwo nie muszą. Czy ktoś ma ochotę, tu zaraz mikrofon będzie do przejęcia. Pani Karina ten mikrofon już ma. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Może to być pytanie bardzo głupie. Co dalej? Co dalej? W sensie, to dalej młody żołnierzu? Tymon idzie do szkoły filmowej. To jest dla mnie informacja dnia. Dowiedziałem się przed spotkaniem. No wiecie co, w ogóle... Reżyser! W ogóle powiem wam szczerze, że teraz mam taką akcję, że współpracuję z filmem, współpracuję przy filmie, nie będę mówił tytułu po prostu, bo nie chcę rzucać nazwiskami, bo zaraz po prostu się zrobi niesmacznie, natomiast po prostu nie, film jest zły, też nie jest zły reżyser, ale po prostu jestem tak... Ładna reklama, muszę ci powiedzieć. Nie, no powiem tak, po prostu od 2 miesięcy przeżywam straszliwą, statuję katuszę, ponieważ kolaboruję, tak, nad niezłym tytułem dla TVP, tak, dali pieniądze koledze mojemu reżyserowi, którego z kolei przyjacielem jest, kolegą jest Darek Pietrykowski, producent Smarzowskiego, który mnie w to wkręcił. No i realnie od 2 miesięcy czuję ciężar bycia kompozytorem muzyki filmowej, który nie został jakby powołany na ten dwór jako główny kompozytor, po prostu jestem takim zapchaj dziurą, jest to straszne doświadczenie. Ale czekam, mnie za chwileczkę robię muzyki do serialów w TVN-ie, gdzie po prostu pracuję po drugiej stronie, prawda, z Mikołajem Mizutem, który teraz został właśnie producentem,
gdzie będzie jeszcze mniej sztuki, a będzie to po prostu taka muzyka po prostu no, podażowo taka lekka do serialu komediowego, Deep Hosson. Natomiast po prostu po tym wszystkim, pracując z 20 reżyserami teatralnymi, 20 filmowymi, mam, nienawidzę już reżyserów w tej chwili, po prostu postanowiłem sam zostać reżyserem. Nie, słuchajcie, to jest, tak, dzisiaj myślałem sobie o tym, żeby zrobić opowiadanie właśnie o tym reżyserze, z którym teraz pracuję, ale może odpuszczę sobie po prostu jakby historię, którą wymyśliłem sobie, oczywiście in cloaca, jak po prostu go, prawda, traktuję po końcu pracy. Natomiast tak myślałem sobie trochę potem swawolnie, że to jest, znaczy w ogóle, ja kocham film. Kocham film, uważam, że film jako medium jest to, powiedzmy, taka rzecz jeszcze wyżej o jedną półkę niż muzyka, bo film zawiera słowa, muzykę i obraz, tak? I katarzys też jest odpowiednio silniejsza. Zawsze po filmach wychodzę po prostu totalnie, no, totalnie zszokowany, chodzę po prostu po ulicach Gdańska. Nie mogę znaleźć miejsca przez 2-3 godziny, czuję się bohaterem filmu, tak było po prostu z filmami Herzoga kiedyś, nawet teraz po powiedzmy jakimś tam seansie Dolana, gdzie Dolan opowiadał o swojej matce. Też wyszedłem po prostu, miałem rozmawiać na temat ADHD i po prostu czasem drzwiami powiedziałem, że na UG po prostu wygłupiłem się, powiedziałem, słuchajcie, jestem w stanie, jestem zszokowany, ponieważ to jest historia mojego życia też, prawda, więc nie mogę usiąść teraz rozmawiać na temat tego. Także kocham filmy, natomiast po prostu no, w filmie polskim w ogóle polscy reżyserzy to jest taka po prostu, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, to jest taka banda, to jest niebywałe, ja o tym muszę zrobić albo film, albo po prostu zrobić, no bo to jest po prostu 3/4 tych ludzi w ogóle nie powinno po prostu robić filmów. Słuchajcie, to jest duża kasa. I teraz tak, jeżeli po prostu ktoś sobie, po prostu ktoś się masturbuje na przykład za pieniądze, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, podatnika, typu na przykład robi sobie płytę, to jest okej, ale płyta kosztuje, słuchajcie, wydaje płytę kosztuje 5 tysięcy. Że nie potrzebuje pieniędzy na przykład, nie wiem, z miasta i tak dalej. A że ktoś robi film za 25 baniek, na przykład jak kolega tam mój Łukasz Barczyk zrobił film Hiszpanka, no to już jest po prostu niestety karygodne. I teraz po prostu jak pomyślę sobie o tym, że oprócz Smarzowskiego, Holandowej, Jezu, zawsze pominam, Koterskiego, Jakimowskiego może, tak? I jeszcze, czekaj, no pominąłem jeszcze ktoś ważny. Jakiś, wiesz, wiadomo, że jest tam paru reżyserów ciekawych, ale realnie po prostu 3/4 ludzi powinno być w obozie, wiesz, dla egotyków, egoistów i tych, co sprzeniewierzają pieniądze publiczne. Czyli dostaje, bierze pieniądze na, wiesz, tam powiedzmy na z Funduszu Filmowego Gdyńskiego, powiedzmy, czy tam Warszawskiego na etiudę, robisz to, potem robisz film niedobry, pierwszy, drugi film niedobry i trzeci 25 niedobry, o niczym, tylko o swojej onani tam z roku 6-8, wiesz, nie? Także no, wiesz co, no, chodzi mi o to, że ja rozumiem, że dla mnie po prostu reżyser to po prostu to jest też taki rodzaj powiedzmy postaci, wiesz, artystycznej, która po prostu no, realnie powinna robić filmy, wiesz, no, wiesz, nie wiem, czy dla wszystkich, ale po prostu jest po prostu gdzieś tam ta sytuacja, wiesz, już wiesz, w głębi morza, gdzie po prostu czy oceanu, masz po prostu duże pieniądze, 100 statystów, duży budżet, wielu ludzi zaangażowanych i tutaj niestety egoizm dobrze nie wypada, nie? Ja uważam, że po prostu jednak na przykład taki na przykład, wiesz, kurczę, Fellini, powiedzmy, obok tego, że po prostu, że był wybitnym egotykiem, był też wybitnym jednak zarządzaczem duszami, nie? Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, że po prostu, że był w stanie wysłuchać każdego, że ktoś miał pomysł. Oczywiście, no, pytanie, co potem z tym robił. Wiadomo, że Fellini Satyricon, to wiesz, to jest film Felliniego, ale Fellini słuchał ludzi, używał ich, rozmawiał z nimi i mi się wydaje, że kochał swoich ludzi na planie i te jego filmy są wielkie tymi postaciami wszystkimi, które tam występowały, nie? A w Polsce, wiesz, to nie jest atak na ciebie oczywiście, wiesz, jako tego, tu bardziej na Bromskiego i na jego, wiesz, nie, na jego po prostu pałac, wiesz, nie, ale dla mnie na przykład no, film polski to jest taki, wiesz, no, oprócz paru przypadków, jest bolesny temat, nie? Tymon, nie możesz, pójdziesz do szkoły, spróbujesz, zobaczysz, tam będziesz debatował na pewno długo. No tak, natomiast po prostu no warto. Na pewno jestem na tyle pokorny, że chciałem. Ja się bardzo cieszę, także, że mam nadzieję, że zdasz egzaminy wstępne. No, to ale potem, co powiedziałem, może być trudno, wiesz. Jeżeli ktoś to zobaczy, to będzie ciężko, bo wiesz, środowisko generalnie jest wrażliwe. No tak, ale wiesz, powa ludzi, którzy tam wykładają, to moi znajomi, także mam nadzieję, że po prostu, że... To nie będzie najgorzej. Jak zdam, to zdam. Pytanie, czy będę chodził. Nie, no żartuję, oczywiście. No, będziesz musiał chodzić, bo cię wyrzucą. Będę musiał chodzić. Okej, robię to dla dobra kultury polskiej. Nie, no... Brawa, Tymoty Mański, brawa, proszę państwa. Jest to świetna szkoła, która ma
dużą renomę, wszyscy mówili, że chcesz iść, to po prostu iść do szkoły, to iść do szkoły gdyńskiej, bo dożyjesz. Tylko 2 lata. Proszę Państwa. 2 lata, ale na okrągło. Czy ktoś jeszcze ma ochotę zadać pytanie? Nie widzę. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Tymon Tymański. Brawa. Marcin Borchardt, też proszę o brawa, nie mniejsze. Proszę Państwa, Sklawus jest do kupienia. Zachęcam, żeby uczynić to i wziąć autograf. Także książka Marcina Borcharda jest do kupienia. Jeżeli mają Państwo ochotę, może Marcinie 2 zdania o Twoim dziele. To też wydawnictwo wspaniałe nasze. Części proste, tak. Części proste, tak. Moja książka jest o Nowym Jorku, o tym, co tam się działo w kontekście undergroundu i sztuki w latach 70. i 80. Jak Państwo porównacie te dwie książki, to zorientujecie się, że jest tu wiele podobieństw, są też różnice i też ważny jest kontekst miejsca i czasów, w jakim te historie się wydarzają. No ale ta książka jest szerokim esejem na temat tego, na temat transgresji w sztuce i tam jest też rozdział między innymi o transgresjach Marii Janion, bo ja post factum już po studiach przeczytałem to wszystko, co w tej antologii się znalazło i też tak jakoś się do tego postanowiłem odnieść. Także jeden rozdział jest również o tym, czyli jest taką dygresją wobec głównego nurtu tej opowieści. No i doczytanie się to nadaje, tak jak mówią ludzie. Marcin też był autorem wideoklipu Kur. To jest taka rzecz. A to jest w ogóle temat na szerszą. Wiesz, jak to było? Bo ja sobie właśnie teraz przypomniałem. Myśmy zaprosili was z trupami, i to był wasz chyba drugi występ ever, do studia telewizji w Oliwie, które jeszcze wtedy nie funkcjonowało. Tak. I tam Tymon zagrał. To było okropne. Tak, było okropne. Ale to jest, wiesz, to kiedyś pokażę. Dobrze, trudno. Natomiast, ale dobrze natomiast oglądałem. Później byliśmy też w studiu Radia Gdańsk, kiedy wyście nagrywali Polowirus. Tak. I powstał z tego taki właśnie króciutki materiał dokumentujący to wydarzenie. I to było, tam akurat było super. Ja pamiętam, że byliśmy u ciebie w jakimś programie po prostu i ty zrobiłeś nam wideoklip do piosenki Przeglądam Majteczki, gdzie my w takim ptasim przebraniu tańczymy. Pamiętasz to? Nie, to czekaj, bo to było, to gdzieś tam właśnie to było w telewizji, wiesz, tak, Możliwe, ale to był... Wiesz, klip taki krótki, do piosenki, to był początek właśnie, wiesz. Możliwe, dużo tego było wtedy. Dużo tego było tych spotkań, oczywiście, tak. Proszę Państwa, zachęcamy do kupna obu książek. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie do Instytutu Kultury Miejskiej. Tymon Tymański, Marcin Borchardt, Kamil Wicik, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Państwa przed komputerami, gdziekolwiek Państwo są. Wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać. Niech będą Państwo zdrowi. Do usłyszenia, do zobaczenia.